Wiesz co to są? Tam jest sushi. Tak wyglądają Saigonki przed użyciem, tak? Saigonki. No do cholery jasnej. Widzieliście to? Na całym klipie. Wczoraj miałem problem w kilku scenach, gdzie było przyspieszenie. Dzisiaj jest to na całym klipie. Właśnie to jest najgorsze. W proces tworzenia czegoś wkraczają technikalia, na które nie masz wpływu. Do cholery, co teraz zrobić? Trzeba siedzieć i dłubać i szukać, dlaczego tak właśnie się stało. Dlaczego akurat obraz mryga w tym momencie, a nie w innym? Jest tak mało naprawdę fajnych reklam na Instagramie. Dlaczego wszyscy robią reklamy na Instagram, robią je identycznie jak banery internetowe na stronę? Instagram rzuci się innymi prawami. Tak samo było kiedyś z telewizją, z radiem. W radiu funkcjonował pewien format reklam, a później ludzie próbowali te reklamy przenieść do telewizji. W telewizji funkcjonował pewien sposób reklam i ludzie się starali przenieść te reklamy telewizyjne do internetu i one nie działały. I tak samo jest z Instagramem. Jest naprawdę bardzo, bardzo mało fajnych reklam na Instagramie. Fajnie zrobionych, fajnie zaplanowanych. Instagram to przede wszystkim zdjęcia. Platforma ta powstała po to, żeby ludzie wrzucali fajne fotografie. A teraz marketerzy wrzucają fajne reklamy banerowe. Nie tędy droga. Okej, pogadajmy dzisiaj o czymś ważnym. Jak na lekcji matematyki. Zawsze o tym marzyłem. Chciałem dzisiaj z wami porozmawiać na temat czegoś bardzo ważnego, co krępuje ruchy większości ludziom. Jest najgorszym miejscem, w jakim możesz być i się znaleźć. I może przytrafić się każdemu. A mowa tutaj o strefie komfortu. Do omówienia tego tematu posłużę się kolorowymi kredami i tablicą za mną. A więc tak, strefa komfortu to jest coś, co każdy ma. Powiedzmy, że jesteśmy sobie tutaj i to jest nasza strefa komfortu. Użyjmy porównania, że jest to pewna bańka, która jest wokół nas. Jeżeli ktoś do niej wkroczy, to nie czujemy się komfortowo. Jeżeli jesteśmy dziećmi, ta bańka nie jest tak sztywna i wypracowana i nie ma takiego kształtu, który moglibyśmy zdefiniować i określić od razu na samym początku. Więc dlatego jako dzieci jesteśmy w stanie wiele rzeczy nowych zrobić, wiele rzeczy się nauczyć, poznać nowych ludzi bez problemu. Nie boimy się popełniać błędów, możemy robić głupie rzeczy, śmieszne. Nie myślimy o tym, czy ktoś będzie się z nas śmiał, jakie będą tego konsekwencje, czy wypadniemy dobrze, czy źle. Sprawa zupełnie inaczej wygląda w przypadku dorosłych. Strefa komfortu jest jasno ukształtowana. Jest mocna i nie pozwala wpuścić nic do środka. I to jest najgorsze miejsce, w jakim możesz się znaleźć, czyli w swojej strefie komfortu. Poruszam ten temat w kontekście przedsiębiorców, ponieważ przedsiębiorcy działają mniej więcej w ten sposób. Jak już się czegoś nauczą i posiądą jakąś wiedzę, to już myślą, że są nieomylni. I nie uczą się niczego nowego, nie wykraczają poza swoją strefę komfortu, no ponieważ są przedsiębiorcami, ponieważ są świetni, ponieważ są rewelacyjni, ponieważ zarabiają na tym pieniądze, ponieważ pozjadali do cholery wszystkie swoje rozumy. A ta strefa komfortu zżera was od środka. Niszczy kreatywność, niszczy w ogóle pomysły, które chcecie w życiu realizować, marzenia i wszystkie fajne rzeczy, które się z tym zwiążą. Cały cudowny świat jest tutaj. A wy jesteście tu, w swojej strefie komfortu i nie jesteście w stanie dojść do tego świata, jeżeli nie pokonacie bariery strefy komfortu. Dlatego jest to tak ważne. Nawet na przykładzie tego vloga, kręcenie daily vloga dla mnie jest czymś zupełnie nowym. Czymś, czego wcześniej nie robiłem. Czymś, co jest dla mnie w pewien sposób ciężkie, ponieważ mam wiedzę i mam doświadczenie w różnych aspektach i na różnych płaszczyznach. A w tym nie mam bladego pojęcia, co robię. I to jest najfajniejsze i to jest najbardziej inspirujące, że każdego dnia czuję progres tego, co robię.
A żeby być dobry w danej czynności, to po prostu trzeba ją odpowiednio długo robić. I doświadczenie przychodzi z czasem. I dlatego te osoby, które są w strefie komfortu, mają tak ciężko, ponieważ boją się z niej wyjść, boją się opinii innych. Strefa komfortu to jest w ogóle mega, mega ciężki temat. Wiele się o tym mówi, ale również nie ma jakichś przykładów i rozwiązań, jak wyjść z tej strefy komfortu. W mojej ocenie i na moim przykładzie powiem wam, że nie mam takiej recepty na zasadzie, co robić, żeby wyjść ze strefy komfortu i żeby cały czas być kreatywnym, żeby robić coś świeżego, żeby nie popadać w rutynę i w schematy. Przypomina mi się jedno powiedzenie, które słyszałem od pewnego przedsiębiorcy polskiego, że dla niego przedsiębiorczość i w ogóle prowadzenie biznesu sprowadza się do tego, że każdego dnia się do czegoś zmusza i czegoś sobie odmawia. I po prostu to, wydaje mi się, jest kwintesencją właśnie tej strefy komfortu, że jeżeli chcecie coś zrobić, jeżeli nagle macie 45 lat i chcecie, nie wiem, założyć firmę, to po prostu musicie się zmusić do tego, żeby to zrobić. Dlatego starajcie się każdego dnia robić coś wbrew sobie. Zrobić coś innego, coś, co jest niekomfortowe dla was. Fajny mechanizm jest taki, że nasza strefa komfortu zawsze da nam znać, czy coś jest dla niej odpowiednie, czy nie. Jeżeli nagle stwierdzicie, że chcecie zrobić coś dziwnego, szalonego, głupiego, to wasza wewnętrzna strefa komfortu od razu wam powie: hola hola, drogi człowieku, nie rób tego, bo to będzie głupie. Wtedy musicie to właśnie zrobić. Musicie przemóc ten strach, przemóc tą barierę i zrobić coś, czego nigdy w życiu byście nie zrobili. Na mnie to działa, mam nadzieję, że na was również. Nie daj się tam znaleźć. Można jeszcze próbować rozszerzyć tą strefę komfortu. Tam świat jest znacznie lepszy. Dzięki. Do jutra. Gorąco ci królewno było? Gorąco strasznie? Kibek się dziadowskim? Tak? Martyluś, ważysz 7 kg.